Hajo! Czy nie wiem, jak się tam mówi po turecku, witajcie. Ale tak czy owak, witajcie ponownie w Turcji, witajcie ponownie w Turcji, moi widzowie! Po tym zdaniu zapewne powinniście już się domyślić, że chodzi o to, że właśnie rozpoczynamy drugi odcinek z Zaptije. Tak więc cóż, zapraszam do oglądania. Tyle. A więc dobra, jesteśmy już w grze, bez zbędnego pitolania na początku. No, wszystko wam już wyjaśniłem w poprzednim odcinku co do tej gry i dzisiaj będzie dosyć... I chciałem jednak jeszcze trochę powiedzieć coś na początku, ale z pewnym brakiem pomysłu na kreatywność jakąś tam. No, po prostu, oprócz tamtego co powiedziałem, bez grubszej treści, wstęp bez większego złożenia był, ale raczej przydałoby się powiedzieć, co będzie w tym odcinku. No to powiem to więc teraz. W dzisiejszym odcinku ten odcinek będzie dosyć krótki w przeciwieństwie do poprzedniego, bo wiadomo, jaki Mobizen ma sposoby nagrywania. A tak się akurat składa, że ten. W tym odcinku przejdziemy sobie parę misji, żeby zbytnio nie zamulać Mobizena i żeby ten odcinek nie był specjalnie zbyt długi. I jak się akurat okazuje, kolejna misja, jaką mamy do wykonania, pochodzi po prostu od gry. Tutaj jest zaznaczona znacznikiem. Nauka wspinania. Naucz się, jak skakać i wspinać na przeszkody. A raz rozpocząć misję, po prostu trzeba w nią wejść. 5 jakichś tam akcesów plus 1 doświadczenia. A raczej przycia. Tak to się powinno czytać. A więc dobra, zaczynamy naukę wspinania, którą już poznałem wcześniej. No ale nie przydałoby się zaznajomić z innymi sztuczkami, jakie ta gra nam ma do zaoferowania. Strzelam, że powinienem... Oho! Zapałem się. Dziecięcy parkour. Patrzcie, mieszkańcy, jestem tureckim asasynem. A raczej tureckim parkourowym przyszłym policjantem. Tak. Ha. Misja ukończona. Can the Unity Cook collect the... CO?! No dobra, pierwsza z dwóch misji dzisiejszych została wykonana, teraz czas na drugą. No! Dalej, Michał, spróbuj może znaleźć jakiś temat do rozmowy z widzami. No, właśnie, ten obiecany powrót kanału do tego... No właśnie. Do tej filmografii, jaką on ma oferować, że niby. Tutaj jest misja kolejna. No więc tak się składa, że... No niestety, ta premiera mojego kontynuacji Batmana po drugiej stronie prawa się trochę opóźnia, a co najwyżej ukazał się dopiero pierwszy teaser.
Planuję też w tym roku wypuścić na swój kanał trzeciego detektywa Rogersa, który wreszcie zostanie nakręcony czymś innym niż PlayStation Vita. Ale to będzie bardziej... Co? Nauka skradania. Wyeliminuj bandytów zachodzących od tyłu. 33 akcesy plus 1 doświadczenia. Oho, wreszcie będzie jakaś akcja w życiu naszego właściwego bohatera. A więc dobra. Akcja więc przenosi się do nocy i... Mamy pałę. Już że na początku, akurat jak się okazuje, tak się składa, zauważyłem, że mamy ze sobą pałkę, której możemy użyć do... Ach, ta fizyka. Coś tu się ewidentnie dzieje niedobrego. Tam jest właśnie ten bandyta. Stoi sobie jak gdyby nic. Lepiej, żeby mnie nie zauważył, bo będąc dzieciakiem zginę. Sneak up on hostiles from behind. No oczywiście rozumiem. Akurat ze wszystkich możliwości, jakie daje mi gra. No, dobrze nauczyć się już w tutorialu i w tym prologu, gdzie sterowaliśmy ojcem tego chłopca. A masz, zły bandyto! Nie wolno! I się przewracaj. Aha. Jego ragdoll się zasztywnił. Kolejny bandyta stoi tam. Nie może mnie zauważyć. Że niby w mieście pojawiło się dwóch bandytów, którzy bynajmniej zostali tutaj wysłani po to, aby mnie załatwić. Znaleźć i załatwić. A ja, będąc dzieciakiem, który ma pałę, którą mieliśmy już od samego początku tutaj, z rozpoczęciem tego rozdziału, dopiero teraz mamy przyjemność jej użyć i musimy załatwić ich wszystkich. I ty też masz za swoje. Perfekcyjny obrót. Teraz już absolutnie nic nie powinno nam stanąć na drodze. A! Hej! Porwaliście mnie! Durne powozy. Okej. I... No nie, za daleko jestem. W ogóle ten tutaj... Jak gdyby, w ogóle ludzie sobie tu się przekraczają, jak gdyby nigdy nic. Okej, udało się. O! Kolejna cutscenka. No więc nasz bohater, z tego co my tutaj widzimy, stworzył sobie całkiem niezłą reputację na mieście i mógł się spokojnie wyżywić. No i oczywiście bawił się też w czasie swojego wolnego z dziećmi innymi. A w nocy stał się... Małym myśliwym. No nie. No nie, zapomniałem włączyć typ samolotowy i teraz reklamy się pojawiają. O! 5 lat później! Że co? 5 lat później jesteśmy już takim osobnikiem? Jak to się w ogóle stało? Przecież dopiero co... O!
teraz już umiemy się wspinać. W specjalnej sekcji tutorialowej tego nie mieliśmy. A ja się zastanawiam, co to jest tutaj za market w pobliżu. Czarny rynek, tak zwany. Co? Jeden z ukrytych reliktów został znaleziony. Aha, to był ukryty relikt, a nie żaden sklep. No dobra. Podejrzewam, że ten dzieciak miał jakieś 14 lat. 10-14. Miał jakieś 13-14 lat. Bo nie chce mi się wierzyć, że zrobił się z niego aż taki... Zrobił się z niego od razu taki dorosły mężczyzna. Pewnie dojrzały mężczyzna. Chociaż nie. Na oko to był jednak 10-latek, a to jest, że niby nasz bohater w wieku 15 lat. No, już nie biega z pałką i nie tłucze się bandytów z nie... Bandytów jak gdyby nigdy nic sobie tutaj się przechadzających po tym miasteczku. Teraz pozostaje znaleźć kolejną misję. Ale tym się już zainteresujemy w kolejnym odcinku, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie i widzimy się jak zwykle w kolejnym. Może za miesiąc, bądź w następnym tygodniu. Zobaczymy. Cześć!